Uniwersytecki Szpital Kliniczny przoduje w Polsce w liczbie przeprowadzonych transplantacji serca u osób dorosłych. W zeszłym roku takich zabiegów przeprowadzono 46, ale oprócz tego przeprowadzono też 63 transplantacje nerek, w tym 8 odżywych dawców i przeszczepiano wątroby. Jeden dawca, jedna osoba zmarła, może uratować życie 7 kolejnym osobom. Przypominamy Państwu o tym w dniu transplantacji. Pani Marta dokładnie pamięta dzień, w którym dostała nowe serce i nerkę. Byłam w takim szoku, że nie wierzyłam po prostu. On do mnie mówi, że pani Marto, proszę przyjeżdżać do szpitala, bo będzie dla pani serce i nerkę. Słucham. Nie, po prostu mnie to nie działało. Dałam swojego syna do telefonu, żeśmy szybko wszystko spakowali, umyłam się i na 17 żeśmy byli tu, o 15 pan Mateusz do mnie dzwonił. Od tego czasu minął rok, a życie pacjentki zmieniło się diametralnie. Wyszłam stąd w lutym, a święta w zeszłym roku chyba mieliśmy pod koniec, jakoś w kwietniu, prawda? No to ja już, bo chodziłam na 6 piętro u siebie w domu. Transplantacja narządów ratuje życie. W wielu sytuacjach jest jedyną szansą dla chorych. Tak było u pana Mariusza, który miał wrodzoną wadę serca, które 2 lata temu po prostu nie dawało już rady pracować. Zacząłem puchnąć cały. Woda mi się w organizmie zaczęła zbierać. Później po tym zbiorze tej wody trafiłem na SOR. Nie pracowały mi nerki, mózg, serce się wyłączyło, wszystko. No i przeszczep był koniecznością. Takich pacjentów, którym transplantacja ratuje życie, jest coraz więcej. Obserwujemy wyraźne zainteresowanie społeczne dawstwem narządów. Jest to akcja ogólnopolska. Nasi koordynatorzy też tutaj w naszym szpitalu bardzo mocno działają. Władze też nam bardzo pomagają, żebyśmy mieli tych dawców, żeby ludzie jednak decydowali się na oddawanie narządów po śmierci. Cieszymy się, że ta praca wieloletnia nad tym, żeby zgłaszalność dawców się poprawiła, no przynosi wymierne efekty. Ale te efekty to ciężka praca lekarzy, koordynatorów i edukacja społeczna. Miasto Wrocław od niedawna rozpoczęło kampanię Tak chcę być dawcą. Już rozpoczęliśmy przed feriami spotkaniami z młodzieżą licealną. Chcemy to kontynuować, żeby tą świadomość kształtować zarówno o możliwości dawstwa, również dawstwa od osób żyjących, jak tutaj było wspomniane, ale również biorstwa. Rządów do nieba ze sobą nie zabierzemy, a możemy uratować wiele istnień. Tak samo my, biorcy, jesteśmy bardzo wdzięczni dawcom za to, że ratują nam życie, bo narządy naprawdę w niebie nam nie pomogą, a pomogą wielu ludziom na ziemi. Katarzyna Sudnik, Echo 24.